Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj rąby mięsno-serowe zapiekane ze szpinakiem i cebulką. To taka kolejna wariacja na temat mięsa mielonego. Przyznam, że trochę tu eksperymentowałam, ale że eksperyment okazał się sukcesem, bo bardzo nam smakował i dość ładnie wyglądał na talerzu, to zdecydowałam się go tutaj pokazać. Szczególnie, że spełnia kryteria, bo jest prosty i szybki w przygotowaniu. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak przygotowałam te pyszne mięsne rąby z serem. Rozmrażam 3 kulki szpinaku, bądź siekam podobną ilość świeżego szpinaku. Średniej wielkości cebulę kroję w drobną kostkę. Do miski przekładam pół kilo mięsa mielonego. Ja biorę wołowe. Dodaję od razu posiekaną cebulkę i odstawiam na chwilę na bok. Po drobnych oczkach ścieram mniej więcej 100-gramowy kawałek żółtego sera. Teraz dodaję szpinak. Dodaję solidną garść otrąb. One wniosły mi trochę błonnika do potrawy oraz czubatą łyżkę przyprawy do gyrosa. Wbijam jedno całe jajko i na końcu przeciskam przez praskę 3 ząbki czosnku. Dokładnie mieszam do połączenia składników, najlepiej ręką. Teraz jeszcze mięso doprawiam do smaku. No wiem, że surowego mięsa nie powinno się jeść, ale zawsze można je tak wziąć i polizać, posmakować. Chodzi o to, żeby ono było dobrze słone. Moje nie jest doprawione, ale też nie chcę, żeby ono było zbyt pikantne, dlatego że będę jeszcze je później z wierzchu przyprawiała. Tym niemniej sól jest konieczna. Dobrze wymiesza się składniki, dlatego że żółty ser powinien być równo rozprowadzony w całym mięsie. Teraz odstawię na chwilę na bok i przygotuję blaszkę i posypkę. Blaszkę, na której będę piekła mięso, wykładam folią aluminiową, dlatego że będzie później łatwiej ją domyć. Mięso na pewno puści sok i tłuszcz, który przypali się do dna blaszki, wówczas taka folia uratuje sytuację. I teraz tak, wykładam mięso na tak przygotowaną blaszkę, nie smaruję jej niczym, po prostu przekładam. I rozprowadzam cienką warstwą, taką mniej więcej na pół centymetra po powierzchni blaszki. Na koniec nadaję temu plackowi mięsnemu kształt prostokąta. Tak mniej więcej, bo oczywiście idealnie pewnie nie będziemy w stanie. Całą tę warstwę przypruszam teraz ulubionymi przyprawami, uważając, żeby nie zrobić tego za mocno. Odrobina soli morskiej, czarnego, świeżo zmielonego pieprzu. Ja przypruszę jeszcze przyprawą włoską. Wklepuję teraz te przyprawy w mięso, tak żeby za chwileczkę mi nie odpadły. I smaruję pikantnym sosem pomidorowym. To może być ketchup, to może być sos barbecue, to może być sos typu mieszanka musztarda ketchup, bądź rozcieńczony koncentrat pomidorowy. Ja daję sos musztarda ketchup i smaruję cieniutką warstwą całą powierzchnię mięsa. Na koniec przypruszam, ale nie za mocno, tak cieniutko, przygotowanym wcześniej tartym żółtym serem. To równie dobrze mógłby być na przykład parmezan, ale ja akurat mam dzisiaj fazę na takie fajne zapieczone wiórki, bo one po zapieczeniu takie fajne kształty będą miały serowe mazaje. Ale z parmezanem jest również bardzo dobre. Gotowe i na koniec przypruszam jeszcze wszystko płatkami owsianymi. Tak bardzo, bardzo niewiele, żeby się ładnie zrumieniły i taką fajną panierkę tworzyły. Na koniec czerwona papryka.
zioła. Będą fajnie wyglądały, jak serek się stopi. I wsuwam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na jakieś pół godziny. Ja będę to mięso piekła razem z ziemniakami pieczonymi i razem powinno być gotowe do podania. I teraz kółkiem do pizzy przecinam całość na takie kwadraty. To jest taki trochę eksperyment, zobaczymy jak to się zachowa. Jeśli nie, będę to kroiła po upieczeniu. Ale myślę sobie, że podczas pieczenia to mięso powinno się ściągnąć i kwadraty w sposób naturalny powinny powstać same. Zobaczymy. Gotowe. Ja pokroiłam to w takie rąby. Zrobię zbliżenie, ale nie wiem, czy będzie widać. I teraz wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i będę piekła przez pół godziny razem z ziemniaczkami, które wsunę równolegle. Mięso piekę razem z ziemniakami, z tym, że ziemniaki układam na dolnej półce, a mięso na górnej. Jak przygotować takie czerwone ziemniaki zapiekane z przyprawami, pokazuję w osobnym filmiku. Tak wygląda mięso po wyjęciu z piekarnika. Widać, że przy brzegach zaczęło się już przypiekać. Musiałam wyjąć chwilkę wcześniej niż ziemniaki, dlatego że ten tłuszcz zacząłby się nieprzyjemnie palić w piekarniku. Kształt rąbów mniej więcej został, ale został zapieczony serkiem, dlatego teraz potnę mięso z powrotem na rąby i będę podawać. Gotowe i wykładam teraz na talerze razem z pieczonymi czerwonymi ziemniakami i suróweczką. Podaję z pieczonymi ziemniakami i solidną porcją surówki, moja typu coleslaw. Smacznego!